Uczestnicy warsztatów wyklejali i malowali ozdoby, które urozmaicą wielkanocny stół bądź posłużą do ozdobienia mieszkania na czas świąt Wielkiej Nocy. Odeszliśmy troszeczkę od pisanek. Chcemy po prostu dzieci zachęcić do innych jeszcze symboli, wykonania innych symboli wielkanocnych. I tym takim właśnie jest kurczak. Oprócz tego już tradycją kartki świąteczne, bo w dzisiejszej dobie, no to wiadomo, maile, SMS-y, wysyła się życzeniami, a my chcemy dzieciom kultywować tą tradycję, że jednak dawniej wysyłano kartki świąteczne. Dzieci z wałbrzyskich szkół mogły skorzystać z wcześniej przygotowanych szablonów oraz pod okiem prowadzących wykonać ozdoby według wzorów. Maluchy ze styropianowego kształtu stworzyły wielkanocnego kurczaka. Wycinały również świąteczne, kolorowe kartki. Część z nich zabrały do domów, natomiast reszta przekazana zostanie wałbrzyskiemu muzeum. Tutaj do dzieci zgłosiliśmy się z takim zapytaniem, czy dzieci wyrażą zgodę, żeby te najładniejsze kartki, które zrobią w muzeum, mogły pójść w świat z życzeniami do naszych sponsorów, do dyrekcji szkół, z którymi współpracujemy, do Instytucji Kultury Wałbrzychu. Oprócz warsztatów rękodzielniczych uczniowie wysłuchali także prelekcji dotyczących wielkanocnych tradycji. Dowiedziały się m.in. o regionalnych świątecznych wzorach i skąd wziął się obyczaj święcenia palm.